po ukończeniu studiów rodziłam jedną córkę, później drugą córkę. I w końcu przyszedł ten moment, że powiedziałam sobie, chcę pójść normalnie do normalnej pracy, na umowę, pełny etat. Praca teleopiekunów polega głównie na wyczekiwaniu na sygnał alarmowy. Dzięki funduszom europejskim nasi podopieczni mają urządzenia do teleopieki za darmo. Ja bardzo się cieszę z tego, że jest coś takiego jak fundusze europejskie, bo praktycznie dzięki temu mogłam odbyć te szkolenia, mogłam odbyć te staże i rozwijać się dalej. Nazywam się Magdalena Pękowska, mam 38 lat, pracuję jako kierownik teleopiekunów.